Ludzie myślą tym takie myślenia, aha, nie popłakała się na Instastory, to pewnie nie płacze, pewnie miała to gdzieś. No nie, każdy jest inną osobą. Ja na przykład, gdy mam problem, się zamykam w sobie. Bibi, a Ty bardzo przeżyłaś to rozstanie, czy może poradziłaś sobie z nim stosunkowo łatwo? Jak Ty to odbierasz? Było sporo płaczu, czy właśnie gdzieś przygotowywałaś się do tego już wcześniej i byłaś na to gotowa? My już tak naprawdę mieliśmy swoje kryzysy jeszcze, jak Szymon właśnie był w Stanach, już wtedy wychodziły jakieś nieporozumienia, jakieś do dziwnych jakichś sytuacji dochodziło. Potem jego powrót do Polski, wtedy już znów zaczynaliśmy coś budować. Mówimy, kurczę, no może warto spróbować, warto o to zawalczyć. Natomiast czy mi było ciężko? Wiesz co, ja pierwszy raz coś takiego w życiu przeżyłam, że nagle moja relacja, mój związek, na to oczekuje cała Polska, że... Czy jesteście razem, czy nie? Dokładnie. Dla mnie to było takie zdziwienie w tym momencie jeszcze jak... I presja? I presja. To była ogromna presja na mojej osobie. Ja byłam w ogóle zszokowana w momencie, kiedy się rozstaliśmy. Jeszcze Szymon opublikował post jednego dnia, poprzedniego dnia, że się całujemy, drugiego dnia dodaje, że się rozstaliśmy. I dla mnie to był... ja to bardzo przeżyłam, naprawdę strasznie. Pierwsze 3 dni w ogóle bałam się wziąć telefon do ręki, bo wyszły tam jeszcze jakieś storki, ludzie zaczęli sobie coś dopowiadać, jakieś scenariusze układać, gdzie tak naprawdę za cholerę nie wiedzą, jak było, ani jak wyglądało. W ogóle nie wiem, co ci ludzie często sobie myślą, że jakby nie są w stanie wejść w tą drugą osobę i się zastanowić, kurczę, no ale może było tak, albo jak się czuła wtedy ta osoba, a może to w ogóle wyglądało inaczej. I to chyba mnie tak najbardziej, nawet nie mogłam jakby przeżyć tego rozstania, jak bardzo tego, co się działo w mediach. Bo to było straszne, ludzie do mnie wydzwaniali, wypisywali czasem te komentarze, które się pojawiały. Zraniłaś Szymona, ja to widziałam też. Tak, po prostu jakby ludzie myślą tym tokiem myślenia, aha, nie popłakała się na Instastory, to pewnie nie płacze, pewnie miała to gdzieś. No nie, każdy jest inną osobą, ja na przykład, gdy mam problem, się zamykam w sobie i... Nie pokazujesz tego na Instagramie. Tak, i w ogóle nie lubię obarczać kogoś moimi problemami. Ja jestem nauczona tego w życiu, że jestem fajterką, że muszę sobie poradzić. Tak też z domu zostałam wychowana. Jestem tylko i wyłącznie z moją mamą, więc jakby to też myślę przerzuciło się na jakby, że mam inne często myślenie. Więc przeżyłam to, ale najpierw musiałam to jakby przeżyć medialnie, a potem dopiero teraz myślę, że dopiero schodzi to tak ze mnie te wszystkie uczucia. Dalej w tym momencie jest mi przykro i no było to ciężkie. No właśnie, mówi się, że jak związek się rozpada, to przechodzimy swego rodzaju taką żałobę, bo ktoś w naszym życiu umiera. Czy Ty już jesteś po? Czy to jeszcze trwa? Medialnie już jakby to zeszło, więc jakby też mam czas na taką refleksję i mogę się wyciszyć. Ale tak, myślę, że to już jest taka końcóweczka tej żałoby. Bardzo dużo się u mnie też dzieje, więc myślę, że to jest zawsze kluczowe i to często pomaga, myślę, ludziom po rozstaniu.